Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie, który dzisiaj będzie dotyczył polskiego wzornictwa przemysłowego. Definicję wzornictwa przemysłowego i całego tego obszaru zagadnień związanych z wzornictwem omawiam w wykładzie poprzednim, który jest no, pewnego rodzaju wstępem do tego tematu. Ten wykład na temat polskiego wzornictwa będzie osnuty na bazie obiektów, które Państwu zaprezentuję, które są obiektami mojego wyboru zupełnie subiektywnego. To znaczy proszę nie traktować tego jako żelazny wykład naukowy na temat rozwoju chronologicznego polskiego wzornictwa, ale jako pewnego rodzaju mój subiektywny wybór rzeczy, które chciałam Państwu pokazać z obszaru polskiego wzornictwa. Temat wzornictwa jest bardzo nośny, bardzo ciekawy, bardzo ideowy, właśnie chociażby ze względu na tą definicję wzornictwa, która zakłada, że dobry design, dobre projektowanie to jest coś, co podnosi kulturę estetyczną społeczeństwa. To brzmi bardzo górnolotnie, ale właściwie dlaczego mamy unikać takich górnolotnych sformułowań? I do tego mam wrażenie, że wpływa na jakość życia poszczególnych osób należących do tego społeczeństwa. W związku z czym no, wydaje się to rzeczą niezwykle ważną, żeby otaczać się przedmiotami pięknymi, żeby otaczać się przedmiotami funkcjonalnymi i takimi, które są dobre jakościowo. Dobre jakościowo pod względem materiału i pod względem techniki wykonania. Właściwie ten wykład tak naprawdę główny cel ma taki, żeby zwrócić Państwa uwagę na problem tego, czym się otaczamy. Także generalnie ujęłam w tej prezentacji wiek XX. Wiek XX dlatego, że to jest ten moment, który rozpoczyna ta rewolucja secesyjna, która dosłownie była rewolucją formy, była rewolucją podejścia do projektowania, kształtowania obiektu, podejścia do nowych materiałów. Zresztą no, definicja secesji właśnie jest taka, czyli taka właśnie rewolucyjne zerwanie z tradycją, która była do tej pory. Ale żeby było zabawniej, to właściwie pomijam tutaj secesję w tym wymiarze takim, który najbardziej z secesją nam się kojarzy, czyli tymi floralnymi motywami, tymi wijącymi się bluszczami, lianami, które pełzną po elewacjach budynków czy po konstrukcji mebli albo przedmiotów użytkowych. I pokazuję Państwu jako pierwszy obiekt, projekt Karola Tichego, który mimo, że powstał tak bardzo wcześnie, wyraźnie widzimy, że jego forma jest naprawdę rewolucyjna w stosunku do tego, co istniało w wieku XIX. Bo przypominam, XIX styl, XIX wiek to te style, które zawsze korzystają z przeszłości. Fascynują się starożytnością grecką, rzymską. Fascynują się w pewnym momencie średniowieczem. Powstaje wtedy neogotyk. Meble przybierają formy obiektów jak z Wawelu Kazimierza Wielkiego. Później wszystkie te style neo kolejne po sobie występują. Neobarok, neorenesans, neoklasycyzm. Wszystko to, co po raz kolejny jakby korzysta z tego repertuaru form dawnych, historycznych. I nagle ta idea się wypala. Następuje najpierw ta właśnie secesja, o której wspomniałam, a potem za chwilę przychodzi taka refleksja, która już związana jest z takim duchem modernizmu, czyli z takim stylem, który odrzuca dekoracje.
odrzuca dekoracje, ale oczywiście nie do końca, bo jak popatrzymy na meble Tichego, to na pewno nie możemy powiedzieć, że one nie są dekoracyjne, że nie są ozdobne. Natomiast ta ozdobność już jest definiowana zupełnie inaczej. Ten czas to jest też moment, kiedy rozwija się w Wiedniu właśnie ta myśl o wzornictwie czy projektowaniu, bo to od architektury po szczotkę do zębów, o projektowaniu przedmiotów prostych, pozbawionych dekoracji, detalu architektonicznego, wszelkiego rodzaju nakładanych, rzeźbionych plakietek z brązu, lwich łap jako podstawy mebli i tym podobnych pomysłów. Wiąże się to z postacią Adolfa Loosa, który był architektem, rewolucjonistą, obracał się w tamtym świecie tych rewolucyjnych, awangardowych artystów i napisał esej Ornament i zbrodnia. W 1910 roku on został upubliczniony, wydany i od tego momentu możemy już zdefiniować właśnie rozwijanie się tego stylu, który zdecydowanie potwierdza i podtrzymuje tą teorię, że ornament jest zbrodnią. No i tutaj Tichy wydaje się jakby korzystać właśnie z tego pomysłu. Odrzucamy detal. Tutaj już nie zobaczymy starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu, ani pilastrów, ani kolumn, ani tryglifów, ani żadnej innej dekoracji. Natomiast dekoracyjna jest sama prosta, syntetyczna forma, która, mam wrażenie, oddziałuje też na nas w taki sposób, że nas zaskakuje. Zaskakuje właśnie tą prostotą i takim wysmakowaniem. Najbardziej tutaj chyba pasuje takie słowo synteza, że to jest taka synteza formy, czyli wyciągnięcie z tej formy przedmiotu użytkowego tego, co jest w niej najważniejsze, czyli ta funkcja i wykorzystanie tej funkcji jako motywu przewodniego przekształcenia tego obiektu w sposób taki dekoracyjny. No i widzimy tutaj na przykład przepięknie wykorzystane z samej tej struktury drewna, tych słojów w drewnie. To samo staje się już takim nawet silnym elementem zdobniczym. Te formy tych prostych kół, prostopadłościanów, to jest właśnie to uproszczenie, natomiast ten motyw zdobniczy taki kostkowy, no można powiedzieć tak, bardzo rewolucyjny, szczególnie w oderwaniu od innych detali, ale my też go pamiętamy przecież z antycznego belkowania jońskiego, gdzie taki fryz kostkowy występuje, także tak naprawdę nawet jak się jest rewolucjonistą, to nie sposób jest do końca uciec od tych cytatów. Te meble, mam wrażenie, mimo że tak wczesne, one już tutaj zdecydowanie jakby znajdują się w kręgu pewnej estetyki, którą później podchwyci art déco, bo to jest właśnie ta geometryzacja. Tu nawet po prawej stronie na ilustracji widać w otwartych drzwiczkach takie trójkąciki, takie sekwencje trójkącików w narożach umieszczone, które też już zdecydowanie zwiastują właśnie tą estetykę. No meble piękne, naprawdę robiące wrażenie tą formą i to jest właśnie ta ponadczasowość dobrego designu i ponadczasowość dobrej sztuki, że to będzie trwało, to się nie znudzi. To możemy ciągle mieć w domu i ciągle będzie uważane za krzyk nowoczesności. Bardzo lubię i uważam, że niezwykłą wartość mają te obiekty projektowane przez Julię Kejlową, polską designerkę. One pochodzą z okresu międzywojennego już, czyli już znacznie później. I no, można je określić oczywiście mianem art déco, prawda? No bo to jest właśnie ta geometryzacja, te gładkie, skontrastowane płaszczyzny,
takie właśnie uproszczenie szlachetne tej formy, ale przy okazji też bardzo szlachetne materiały, bo tutaj widać srebro, widać drewno dobrej jakości, zestawienie ze sobą tych elementów drewnianych i metalowych, podkreślających taki kontrast tego materiału miękkiego, ciepłego i zimnego, twardego. I mam wrażenie, że to rzeczywiście akurat te Kejlowej projekty, to jest rzeczywiście coś, co z czego naprawdę możemy być dumni w tamtym czasie. To jest zarówno w nurcie właśnie tej mody światowej w okresie międzywojennym, szczególnie tutaj druga połowa lat 20. i początek lat 30. to jest ten czas tego designu. Tutaj wrzuciłam Państwu link do artykułu, który poszerza i przedstawia sylwetkę pani Julii na portalu Culture. Warto się z tym zapoznać i rzeczywiście warto to śledzić, bo to jest triumf polskiego designu i też taki moment bardzo ciekawy, bo my ciągle jako Polacy, mam wrażenie, gdzieś zderzamy się z tym takim umiłowaniem ojczyzny, z tą taką miłością zupełnie szaloną do Polski. Natomiast nie bardzo potrafimy zdefiniować na przykład dziedzictwo, które jest takie stricte polskie, które jest wartością właśnie naszą. I my ciągle jesteśmy zapatrzeni w ten zachód, ciągle śledzimy to, co tam jest, zawsze w tym takim kompleksie i przyczajeniu, że, no, że im lepiej poszło, im się lepiej udało. To nie jest do końca prawda. To nie jest do końca prawda. Prawdą jest jedynie to, że my nie rozpoznaliśmy odpowiednio tego naszego dziedzictwa, tej spuścizny kulturalnej, kulturowej i materialnej. I nie potrafimy się tym zachwycić. Dlaczego? Nie wiem, ale w psychologii pewnie stwierdzono by, że wszyscy jesteśmy straumatyzowani i zakompleksieni na skutek tych strasznych przejść, które mamy ze sobą, tych kataklizmów dziejowych. I to jest na pewno prawda. Natomiast może czas troszkę się uzdrowić, może czas już przejść terapię. I mam wrażenie, że właśnie takie projekty jak projekt Kejlowej mogą nas w tym wesprzeć, bo to jest rzeczywiście coś, to jest naprawdę piękny kawałek designu i piękny kawałek tej kultury materialnej. Jeśli chodzi tutaj skok w zupełnie inne rejony, inne, ale też nie do końca, skok do produktów, które określa się szeroko mianem Tonet. Ja tutaj wynotowałam no, kilka takich fabryk czy haseł, które kojarzą się z tą produkcją tonetowską, natomiast każdy tą produkcję kojarzy. Meble Toneta zostało opatentowane przez właśnie braci Tonet, firmę wiedeńską, która koło połowy XIX wieku opatentowała te swoje meble bukowe z drewna giętego, co było no, rewolucyjne. O tym też szerzej mówię w tej pierwszej prezentacji o designie. Jako takie źródło wiedzy o tej produkcji ładu, no oczywiście są opracowania naukowe dotyczące tej produkcji, ale też można wiele skorzystać, na przykład przeszukując prasę fachową lub mniej fachową tamtego czasu, na przykład na portalu Polona, gdzie jest właściwie chyba cała prasa, jaka w ogóle w Polsce kiedykolwiek wychodziła i to jest zagłębie wiedzy właściwie o wszystkim. Tutaj takie najbardziej sztandarowe produkty ładu, które chyba najbardziej nam się kojarzą z tą spółdzielnią, to są te kilimy, które były po prostu szałem. To było must have. W każdym domu niemalże to było. I w dworze ziemiańskim, i w domu miejskim, mieszczańskim, w prestiżowych lokalizacjach, wspaniałych, wielopokojowych mieszkaniach, ale też w mieszkaniach prowincjonalnych na gdzieś tam na peryferiach miasta też się zdarzało, bo jak ogląda się zdjęcia z tamtego czasu, to bardzo często te kilimy się pojawiają. Ja też mam takie zdjęcie
narzeczonej przedwojennej mojego dziadka, która siedzi na otomanie, czyli takim meblu sypialnianym. I za jej plecami na ścianie wisi ten kilim, bo to zawieszało się na ścianach, więc to była też taka dość funkcjonalna rzecz, ponieważ jak wiadomo, kamienice, no żeby dogrzać, to rzeczywiście trzeba się bardzo nastarać, więc taki kilim wiszący na ścianie, no myślę, że też powodował takie, jeśli nie odczucie ciepła i izolację, to taką przytulność, więc to rzeczywiście było bardzo modne. To można było kupić również na przykład w tej centrali przemysłu ludowego, która wtedy funkcjonowała. I to myślę, że też to jest taki element, który w dzisiejszych wnętrzach bardzo ładnie potrafi się obronić, a nawet może być takim, taką dominantą kompozycji wnętrz nowoczesnych, bo to się bardzo ładnie daje zestawiać z na przykład takimi prostymi, funkcjonalnymi meblami. Także rzeczywiście warto zwrócić uwagę na te kilimy. Można je kupić na rozlicznych aukcjach, natomiast można też je kupić po prostu przypadkowo, gdzieś okazjonalnie, jak to się mówi, na przykład na targach staroci. Nawet jak jest troszkę podpruty, to można zaryzykować i sobie go podreperować. Jeśli chodzi o w ogóle wnętrza, ten design wnętrz międzywojennych, no to rzeczywiście to jest szeroki temat i bardzo fascynujący. Niestety ikonografia do wnętrz jest znacznie bardziej uboga niż do zewnętrz, to znaczy zdjęcia ulic, zdjęcia kamienic, zdjęcia fasad. To jest rzecz na pewno bardziej dostępna niż zdjęcia wnętrz międzywojennych. Dlaczego? Dlatego, że wtedy technika fotograficzna no właściwie nie pozwalała na robienie zdjęć we wnętrzach. To musiał być już wyspecjalizowany fachowiec, fotograf, który miał odpowiednie oświetlenie i dopiero wtedy mógł te zdjęcia wykonywać. Zdjęcia z wnętrz są bardzo rzadkie i przez to bardzo cenne. One oczywiście się zdarzają, ale jednak znacznie rzadziej i są takim rarytasem. Wtedy jak też mamy te zdjęcia, to możemy sobie poobserwować, jakie tam było wyposażenie. No i tutaj jako taki przykład z jednej z gazet, to zdjęcie pochodzi chyba wnętrzarskich, przynajmniej nie pamiętam, międzywojennych. To jest zdjęcie łazienki Jadwigi Smosarskiej w jej willi na Saskiej Kępie. Ta willa była cała właśnie w takim stylu modernistycznym, funkcjonalistycznym, bardzo nowoczesnym. Ten styl w okresie międzywojennym w kinie był lansowany jako taki właśnie synonim nowoczesności i postępowości, czyli jeśli jakiś bohater filmowy miał posiadać takie cechy, to bardzo często właśnie zamieszkiwał w takim funkcjonalistycznym wnętrzu, bardzo nowoczesnym. No, my jak patrzymy dzisiaj na to wnętrze, no to wręcz określilibyśmy go raczej mianem chyba retro odruchowo, no bo tutaj są te takie profilowane, ta armatura łazienkowa, widać, że umywalka jest taka stylizowana na stopie, mam wrażenie, troszkę przypominające jednak kolumnę, natomiast no, w tamtym czasie w ogóle łazienka była czymś rewelacyjnym i super nowoczesnym, ponieważ przypominam Państwu, że w kamienicach, które były budowane w dużej mierze w drugiej połowie XIX wieku i przed I wojną światową, łazienki były naprawdę rzadkością. Tego rodzaju łazienka w ogóle była wręcz niespotykana w większości mieszkań i w ogóle niedostępna. Także tutaj też trzeba mieć to na uwadze. W dworach ziemiańskich, które często pochodziły właśnie z tych czasów historycznych czy nawet nowożytnych, w ogóle nie było łazienek, tylko funkcję łazienki po prostu spełniał taki kącik higieniczny, często znajdujący się po prostu na przykład w sypialni, czyli mebel, tak zwana umywalnia z marmurowym blatem
czy kamiennym blatem, który zabezpieczał od zachlapania wodą. No i była miska i dzbanek, często właśnie wykonane z ceramiki, fajansu czy porcelany w wersjach lepszych albo porcelitu w wersjach bardziej ubogich. I po prostu służąca tą wodę donosiła do mycia. Taką umywalnię fantastyczną można zobaczyć na ekspozycji dworu z Żyżyna w Muzeum Wsi Lubelskiej. Ale Jadwiga Smosarska była no, jedną z czołowych gwiazd kina polskiego. Była wybitną aktorką, uwielbianą, grała w rozmaitych, rozlicznych produkcjach filmowych. To oczywiście wszystko można oglądać na kanałach, nie wiem, czy tak mogę reklamować, ale na YouTubie generalnie właściwie większość tych filmów międzywojennych jest dostępna. I naprawdę jest to zagłębie wiedzy o sposobie życia w tamtych czasach i o sposobie używania tych przedmiotów, o pomieszczeniach i przedmiotach niezbędnych każdemu obywatelowi w różnych klasach społecznych, co jeszcze ciekawe. Jadwiga Smosarska tutaj, jak widać, no ma płytki ścienne i podłogowe już w tym takim designie super nowoczesnym, czyli właśnie bez detali ozdobnych. To są zupełnie gładkie płytki, za to bardzo smakowicie, kolorystycznie tutaj ze sobą zestawione. No i zupełny szał to jest ta armatura łazienkowa, szczególnie ta wannowa jest i prysznic jest i ten do wanny nalewanie wody, mydelniczka, to są naprawdę rzeczy, które no mam wrażenie, że jeszcze dzisiaj można spotkać w niektórych domach miejskich, a w Warszawie na Saskiej Kępie to na pewno. To zresztą jest duże przeżycie, jak się to widzi na żywo. Widać, że był również bidet w tym pomieszczeniu. Przypominam, że to są lata 30. XX wieku, druga połowa lat 30. XX wieku. W Polsce bidet dopiero dzisiaj właściwie wraca do użytku i przypomnieliśmy sobie po siermiężnych latach PRL-u, że w ogóle coś takiego istnieje. Natomiast no, wtedy był, jak widać, przedmiotem zupełnie potrzebnym i niezbędnym eleganckiej kobiecie. No i tutaj jest jeszcze z takich ciekawostek, to jest po prawej stronie przy brzegu tego zdjęcia widać taki maleńką umywaleczkę, no widać, że na pewno jest to umywalka, bo jest to po prostu ceramiczne naczynie z syfonem. Syfon to był też wtedy wręcz no hitowy, z porażający nowoczesnością rozwiązanie, gdzie no, no, ta woda odpływająca była jeszcze dodatkowo jakby zabezpieczona przed cofaniem się i miała ten syfon odkręcany jako, no tak jak i dzisiaj w domach, prawda, że można tam zajrzeć, na przykład złoty pierścionek sobie wyłowić, zanim wpadnie on do kanalizacji. Natomiast do czego jest ta mała umywaleczka? No przyznam się szczerze, że tak w 100% to nie wiem, natomiast przypuszczam, że jest to po prostu sprzęt do mycia zębów. U dentysty dzisiaj zachowały się, prawda, tego rodzaju sprzęty, po prostu ergonomicznie, żeby można było łatwo, nie nachylając się nad umywalką, dokonać czynności higienicznych jamy ustnej. To był taki maleńki zlewik, który właściwie dzisiaj to uważam, że natychmiast muszę sobie go zamontować. Jak można żyć bez czegoś takiego? Chociaż jest to spora fanaberia. Tutaj też ciekawy jest sposób zasłonięcia okien, prawda? Widać, że też jest to taka bardzo oszczędna forma. Poza tym okno w łazience zawsze robi dobre wrażenie na mnie, bo to jest jednak naturalne światło pozwalające oszczędzać elektryczność. Tutaj nawet spore to okno. No i taka zupełnie gładka firanka zawieszona. Powiem tak, jak na gwiazdę, no nie wiem, czy nie najwybitniejszą gwiazdę kinową, to mam wrażenie, że to jest bardzo oszczędne, eleganckie i sprawia wrażenie czegoś takiego
takiej właśnie niewymuszonej elegancji, czyli można sobie pozwolić oczywiście na rzeczy złote, ale generalnie można to zrobić po prostu w sposób taki właśnie ultra nowoczesny, który będzie też publikowany w czasopismach jako hit. U Jadwigi Smosarskiej widzieliśmy glazurę i terakotę taką bardzo prostą, takie płytki, rzeczywiście z wariantu takiego bardzo geometrycznego. Natomiast tutaj pokazuję Państwu no, tylko taki dosłownie zajawkę, taki flash z zagadnień ceramiki budowlanej. To jest rzeczywiście temat bardzo szeroki, nim można się naprawdę zajmować również w sposób naukowy, ponieważ na ten temat powstał na przykład doktorat w Krakowie, który zresztą został wydany jako książka, z której można po prostu korzystać. Podaję Państwu tutaj linki do grup na Facebooku, których no, nie mam jakby żadnego skutku finansowego, że je reklamuję, po prostu uważam, że warto, jeśli się interesujecie Państwo tą tematyką, to warto tam zajrzeć. Grupa, która zajmuje się wzornictwem XX wieku, czy na przykład grupa Klatkowiec, gdzie ten właściciel tej grupy chodzi po kamienicach i fotografuje te klatki schodowe, i grupa właśnie dotycząca bezpośrednio już rozpoznawania płytek i ich datowania. No i tutaj tylko rzuciłam kilka takich materiałów, które na tych podłogach w polskich miastach można spotkać, bo to są nie tylko lubelskie eksponaty. Są płytki starsze, są płytki nowsze. Nie wiem, może od lewej strony jadąc, za przeproszeniem, to na dole widzimy płytki, które są ze szpitala Fetterów, szpitala dziecięcego przy ulicy Staszica. Dosłownie otwiera się drzwi wejściowe do Wiatrołapu i w Wiatrołapie widzimy te płytki, które wyglądają jak jakiś kosztowny gadżet wręcz z portalu Versace. A jest to po prostu ceramika pochodząca z czasu budowy tego szpitala i robiąca naprawdę wrażenie zupełnie luksusowej. To jest płytka, która ma ponad 100 lat grubo. Jest to płytka cementowa, która ma te zdobienia wtopione w tą strukturę taką techniczną, więc to jest głęboko zatopione, w związku z czym to się oczywiście ściera pod wpływem chodzenia, no ale przypominam jeszcze raz, to jest płytka, która leży w Wiatrołapie, to jest miejsce, gdzie każdy, kto wchodzi do tego budynku, stawia nogę. I właściwie tu mogłam skończyć, bo chodzi o to, w jaki sposób one się zachowują, jeśli chodzi o ich zużycie. W ogóle się nie zachowują, bo w ogóle się nie zużywają. I to jest też zupełnie niezrozumiałe, że współcześnie w Polsce te płytki skuwa się i wyrzuca. Po prostu się skuwa i wyrzuca do kontenerów z gruzem. Płytki z kontenera z gruzem, widzicie Państwo z moimi nagimi stopami po prawej stronie, w prawym dolnym rogu, są to płytki wyciągnięte z kontenera z gruzem przy jednej z lubelskich kamienic z gruzem. Te płytki były wydziobane łomem, po prostu podważane, wyrywane z zaprawy i zrzucane do kontenera takim szybem, taką zjeżdżalnią, więc jeszcze dodatkowo podlegały temu tej grawitacji, zanim spadły do tego kontenera z hukiem. I ja te płytki wyciągnęłam no, w ilości tej tutaj, jak Państwo widzicie, kawałek podłogi sobie ułożyłam. No, wyciągnęłam na tyle, na ile byłam w stanie grzebać w tym kontenerze w dość eleganckim stroju i zupełnie nie planując tego, bo tylko przechodziłam tamtędy. Te płytki nawet krawędzie mają równe. To znaczy po tym wszystkim, co one przeszły, te uszkodzenia ich są naprawdę minimalne. To są płytki Dziewulski i Lange. Tutaj widzicie Państwo po lewej stronie taki na odwrocie jednej z tych płytek
znak DL, Dziewulski i Lange, i tą charakterystyczną gwiazdę w kole z kropką, która była logiem tej fabryki Dziewulski i Lange, istniejącej od drugiej połowy XIX wieku. Natomiast to jest ciekawe, że to jest po prostu fabryka opoczno. Po II wojnie światowej, kiedy wielkie zakłady i mniejsze też były nacjonalizowane, czyli przejmowane przez państwo, ta fabryka została właścicielom odebrana i zaczęła funkcjonować jako państwowa. Później została sprywatyzowana i dzisiaj działa jako fabryka opoczno, z której płytki możemy kupować. Różnica w tych płytkach, współczesne a tamte, im starsza płytka, tym grubsza. Dzisiejsze płytki są cieniutkie, nie wiem, pół centymetra. Tamte miały, Dziewulskiej Lange to jest no, centymetr. Już tak dokładnie nie pamiętam, ja liczb akurat nie mam zwyczaju pamiętać. Natomiast te płytki od Fetterów są jeszcze grubsze, to znaczy one są tam po 1,5–2 centymetry. Także to jest taki naturalny proces technologiczny, no, że im jakby ta technologia produkcji się zaawansowywała, tym płytka jest cieńsza. Niestety mniej trwała również, ponieważ płytki, na przykład, które ja mam w domu, mają 10 lat i już dwie płytki są właściwie do wymiany, bo spadła mi szklanka, gruba fakt, ale rozbiła się szklanka i wybiła dziurę w takiej płytce, zresztą z opoczna, więc no, wyciągnijcie Państwo sami wnioski. No i tutaj na górze również inne wzory tych płytek, nowszych, starszych, i na zdjęciu, gdzie jest piesek zaprzyjaźniony, to jest zdjęcie z jednej z warszawskich kawiarni, gdzie są tak zwane płytki gorseciki, słynne gorseciki. To w okresie międzywojennym, w latach 30. było bardzo modne i bardzo chętnie używane. One były też używane, układane w różne konstelacje, bardzo ciekawie niekiedy. Na przykład w kamienicy Wedla w Warszawie, w holu, one są układane w taki ginący wzór, jakby komputerowo robiony, bardzo piękny. No tutaj jest taka szachownica czarno-biała, ale też bardzo, bardzo to jest... Bardzo to jest takie nowoczesne i również nie starzejące się. Natomiast dlaczego to się nazywało gorseciki? Popularnie tak się to nazywa na portalach zajmujących się ceramiką, bo mają ten kształt takiego jakby gorsetu, wcięcia w pasie, i tak funkcjonują. Tutaj, gdzie pod pieskiem widać moje czerwone buty, i też kolejna szachownica czarno-szara z takimi kamyczkami. Tak jak Państwo się na pewno domyślacie, to jest lastriko. Lastriko, które nam zohydzono w okresie w okresie PRL-u, tym, że wszędzie to lastriko lano, głównie na groby, co no, grób zawsze jakby kojarzy nam się z rzeczami ostatecznymi, smutnymi, nie bardzo później chcemy mieć to w domu. To jednak w okresie przedwojennym te lastrika były używane również w nowoczesnych, modernistycznych obiektach do wylewania schodów, do wylewania tych na piętrach posadzek, i też były niezwykle finezyjne i kolorystycznie, fantastycznie rozgrywane, bo tutaj widać czarne lastriko, szare lastriko i czerwone, takie jeszcze jak burgund, ta bordiura. To jest technika bardzo wdzięczna, bo ona jest starożytną techniką, to wymyślili już starożytni Rzymianie, po prostu w cemencie zatopione są kamyczki, i można w takiej wersji szorstkiej to zostawić po prostu nie szlifowanej, ale na podłogach najczęściej się to szlifuje, żeby uzyskać ten taki efekt błysku, i wtedy ten efekt jest rzeczywiście spektakularny. Dzisiaj lastriko wraca, nazywane jest dla takiego zapomnienia o tej strasznej przeszłości terrazzo, i rzeczywiście projektanci wnętrz zaczynają stosować to lastriko coraz częściej.
No i jeszcze zostały nam tutaj dwa zdjęcia, o których nic nie mówiłam. Górne zdjęcie to jest przykład podłogi z marmuru. Bardzo ciekawy wzór, też popularny na przełomie XIX i XX wieku, przed I wojną światową, ale i w okresie międzywojennym spotykany. Takich kostek trójwymiarowych. Tą trójwymiarowość uzyskuje się przez zestawienie odpowiednich kolorów kamienia. I tutaj czarny, biały i szary. Biały to marmur, a czarny to może bazalt, a szary granit. I ten efekt wizualny też jest zadziwiający, fenomenalny, bardzo dekoracyjny i szlachetny. Natomiast zużywalność kamienia jest właściwie minimalna. Tutaj to są już grubsze zazwyczaj płyty. Dzisiaj też kamień potrafi być fantastycznie obrabiany i naprawdę we wnętrzach realizowany w sposób zjawiskowy. Warto na pewno zwrócić uwagę w ogóle na użycie kamienia. W Polsce kamień na przykład w blatach kuchennych czy w podłogach właściwie w ogóle nie występuje, dlatego że kamień jest jednak materiałem zimnym. W naszym klimacie wyłożenie sobie marmurem czy nawet płytkami wnętrza salonu jest rzadkie. Zazwyczaj jednak użytkownik decyduje się na drewno w jakiejś postaci, no bo ono jest cieplejsze. Ale w basenie Morza Śródziemnego, w tych krajach, gdzie klimat jest cieplejszy, kamień jest powszechnie używany. I również na blaty kuchenne bardzo funkcjonalny. I powszechny. U nas mam wrażenie, że jednak ciągle też króluje drewno. No to jest też troszkę spowodowane tym, że my nie mamy takiego obfitości i zasobu tych kamieni jak w tamtych rejonach, ale no, Świętokrzyskie również ma do zaproponowania bardzo ciekawe kamienie polskie. Na zdjęciu po prawej stronie w centrum ten korytarz wyłożony taką płytką tłuczoną pochodzi z budynku, gdzie znajduje się Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. To jest obszar ścisłego Śródmieścia, gdzie były oczywiście walki i w czasie września 1939 roku i w Powstaniu Warszawskim, więc zniszczenia Warszawy wiadomo jak były dotkliwe, właściwie miejscami stuprocentowe. Natomiast zniszczenia te miały to do siebie, że powstawała ogromna ilość gruzu i ten gruz był wykorzystywany przy odbudowie, co ma też takie znaczenie oczywiście symboliczne. I między innymi tutaj podłogi w tym gmachu secesyjnym, bo to jest z przełomu XIX i XX wieku budynek, wyłożono tą płytką warszawską poranioną przez wojnę, po prostu z gruzu. Tam są różne rodzaje płytek. Na każdym piętrze jest trochę inny ich rodzaj i deseń. Na parterze częściowo są te oryginalne, pierwotne, ale tutaj to jest, zdaje się, pierwsze piętro, widać stłuczone właśnie te płytki Dziewulski i Lange głównie. Tam nawet niektóre są odwrócone, tak żeby było widać tą sygnaturę z gwiazdką. Także to jest taki manifest pamięci, no, takiego z jednej strony wykorzystanie, takie recykling tego produktu, a z drugiej strony po prostu taki pomnik tej zgładzonej Warszawy, zgładzonej stolicy. Także płytki również mogą pełnić takie role upamiętniające. To też bardzo ciekawe. No i tutaj jeszcze wybór różnych płytek, którymi naprawdę można się zachwycać. No w takim krótkim wykładzie na temat różnego rodzaju wzornictwa no nie ma czasu, żeby omawiać je wszystkie szczegółowo, natomiast i warto patrzeć pod stopy, jak chodzimy po kamienicach, klatkach schodowych, bramach, przejazdach bramnych, budynkach różnych historycznych, warto patrzeć na to, co jest pod stopami, bo tam czasem znajdują się po prostu cacka. Po prawej stronie te gwiazdy na górze, to jest również lastrico przy ulicy
Wrońskiej w Lublinie. No, podest taki schodowy w kamienicy i jak widać, jak to lastyko było lane, tam były robione po prostu przegródki odpowiednie i różne kolory tej masy nalewane do środka, niezniszczalne. To jest niezniszczalne, to trwa i trwa, to jest tak gruba warstwa odporna, że tego po prostu nie da się zniszczyć. Płytka wydaje się mniej odporna, a jednak też trwa bardzo długo, co widać na przykład w przykładzie tej płytki Dziewulskiej Lange w przejeździe bramnym kamienicy przy Hipotecznej w Lublinie. To zdjęcie w centralnym miejscu tego slajdu, gdzie przecież ruch kołowy się odbywa. Teraz jeżdżą samochody i ta płytka trwa, pracuje odpowiednio, jest odpowiednio odporna i rzeczywiście trwa. Też Dziewulski i Lange właśnie. Natomiast na dole, no na przykład, przykład tej ślimaczniczki takiej zielonej, to jest z Budapesztu, z kamienicy też secesyjnej. Chyba jedna z w ogóle z najpiękniejszych dekoracji, jakie widziałam. Bardzo oszczędna. Mam wrażenie, że przypomina tą stylistykę Tichego, trochę z pierwszego slajdu, z tych mebli, bo też jest taki fryz kostkowy. Bardzo oszczędna, ale tak smakowita, że naprawdę zwiedzanie klatki schodowej może przynieść emocje równe zwiedzaniu galerii sztuki. Ale jak na podłogi patrzymy, no to nie tylko płytki, ale też parkiety. No i tutaj parkiety, które akurat pochodzą z siedziby Fundacji Szpilka, w której mam przyjemność ten wykład prowadzić. Prawdę mówiąc, jak nie znałam jeszcze owej fundacji, a obserwowałam ich zdjęcia na Facebooku, to od razu ta podłoga zwróciła moją uwagę i no, postanowiłam bezwzględnie pójść tam i tą podłogę obejrzeć. Właściwie to był jeden z impulsów naszej zażyłości. Natomiast no, fenomenalny parkiet pokazujący również trwałość tych materiałów i jakość tego rzemiosła. Każdy, kto miał do czynienia z drewnem, wie, że drewno jest żywe. To znaczy nawet drewno, które wydaje nam się już nieżywe, bo jest ścięte, obrobione, ono i tak pracuje. Drewno wchłania wilgoć, wilgoć wydaje z siebie, reaguje na warunki atmosferyczne, w związku z czym drewno źle obrobione, poddane zbyt krótkiemu na przykład sezonowaniu, pracuje za bardzo. I no, jestem przekonana, że część słuchaczy miała przygodę w domu w stylu wstał mi parkiet. To jest właśnie to, ten parkiet nie wstanie. To jest też parkiet, który ma ponad 100 lat, grubo ponad 100 lat, no ile ma? 110 dokładnie rzecz ujmując. I to jest ciekawe, że on był wykonywany, tak jak Państwo widzicie, że widać taki podział na kwadratowe płyty. To było robione trochę tak jak na takiej zasadzie jak krosno malarskie i na to krosno była dopiero nakładana właśnie ten wzór z różnych rodzajów drewna, bo tutaj ta kolorystyka to są różne gatunki drewna. One są również tak dobrane, żeby naprężenia wzdłużne czy poprzeczne w drewnie pracowały na korzyść parkietu, to znaczy, żeby no właśnie, żeby nie wstawało, krótko mówiąc. Wzór to już był dowolny. Naprawdę ogromna ilość tych wzorów wtedy powstawała. One były prefabrykowane, w związku z czym jak kładziono je w mieszkaniu, to już w tych gotowych płytach. Także to też znacznie po prostu ułatwiało to techniczne działanie. Bardzo piękne. Zdarza się, że również te stare podłogi się wyrzuca. Wyrzucanie parkietu wysezonowanego starego
jest po prostu grzechem śmiertelnym, ponieważ on jest też właściwie niezniszczalny. Jeśli nie został poddany nadmiernemu kontaktowi z wilgocią, czyli gdzieś po prostu bezpośrednio zalany albo przez dziurawy dach padająca woda, to po scyklinowaniu i zabezpieczeniu na przykład olejem, on będzie trwał i tak naprawdę nie ma nic lepszego. Szybki przeskok z cudownych lat 20. i 30. do lat powojennych. I tutaj pokazuję mebel, który bardzo często jest spotykany również w tych kręgach designerskich, fanatyków, którzy lubią meble stare poddawać renowacji, lubią je sobie włączać w swoje wnętrza. I tutaj taki kredens, który też jest takim ciekawym obiektem, bo on już jest produkcji powojennej. Tutaj akurat występuje w filmie Irena do domu z 1955 roku. Film Irena do domu to jest film o emancypacji kobiety socjalistycznej, która z domu wreszcie może wyjść i zostać tak szoferem, jeszcze szoferem do tego. Robi to wszystko w tajemnicy przed mężem. Dzięki temu, że ma możliwość funkcjonowania w tak nowoczesnej kuchni z udogodnieniami, ale również korzystania z aprowizacji pozadomowej, czyli przynosi mężowi jedzenie ze stołówki. No i ta nowoczesność, ten podstęp nowoczesny Ireny rozgrywa się właśnie w tej scenografii jakże nowoczesnego wnętrza kuchennego. I te meble były wyrabiane częściowo z płyty, częściowo z drewna. Wiem, bo z moją przyjaciółką żeśmy taki kredens bardzo dogłębnie analizowały. No i ma ten design, tą stylistykę taką też ciekawą, już jakby inną niż ta międzywojenna. Takie obłe, te szybki. To jest taki styl mid-century, czyli taki środek wieku. W Stanach to jest tak określane i tam rzeczywiście ten design wtedy kwitł. U nas kwitł znacznie słabiej z wiadomych powodów, natomiast miał również swoje oblicze. Czyli my mamy takie to mid-century swoje własne. No tutaj też na tym dolnym zdjęciu widać takie porcelitowe czy fajansowe pojemniki na różne produkty. Ten wieszaczek, to jeszcze jest takie bardzo, bym powiedziała, takie, no nie wiem, archaiczne. Tutaj nie widzimy jakiejś takiej nowoczesności. Mam wrażenie w ogóle, że te pojemniki są wręcz przedwojenne. Natomiast w tle widać też deskę do prasowania między tym panią i panem. No i widać, jaka Irena jest w ogóle szczęśliwa w tej kuchni. Polecam Państwu ten film do oglądania, bo on jest też dość zabawny, bo to jest komedia. No, kolejne dziesięciolecie przyniosło już znaczną zmianę tej stylistyki. Tamto jeszcze bliższe było temu międzywojniu. Tutaj już nastąpiła rewolucja. I tutaj dobrze te dwa filmy właśnie ilustrują tą rewolucję. To jest przecież mniej niż 10 lat między jednym a drugim filmem. Tamten był 55, to jest 61. Więc to jest tak naprawdę mgnienie, prawda? Natomiast jaka zmiana tej stylistyki? Tutaj już mamy meble takie systemowe, meble, które zaistniały w polskich domach bardzo silnie, bo jak zaczęliśmy mieszkać w tych mieszkaniach produkowanych masowo, szczególnie w wielkiej płycie już w latach 70., no to właściwie nie było lepszego pomysłu na wyposażenie funkcjonalne tych wnętrz, jak zastosowanie tych mebli systemowych, zwanych meblościankami. One już były robione w większości z płyty. Drewno jest ciężkie. Drewno wymaga właśnie takiej szczegółowej obróbki, jeśli chodzi o tą pracę, którą później będzie wykonywano. Więc do wykonania mebli drewno musi być wybitnej jakości. Na to nie było czasu w socjalistycznym państwie, więc wymyślono te wszystkie sklejki i płyty pilśniowe. I z tego te meble były
wykonywane. To, co widać za plecami tutaj Daniela Olbrychskiego, to jest ten taki system meblowy, zdaje się, nie jestem w 100% pewna, ale zdaje się, że są to właśnie meble Kowalskich, bo ja miałam takie meble w domu i wręcz pierwsze lata życia na nich spędziłam. I tak mi się wydaje, bo to była taka charakterystyczna płyta, takim właśnie też oparta takim stelażu prostokątnym, drewnianym, i na to dopiero nabita ta płyta taka pierśniowa, i to można było dowolnie ustawiać, czyli no tutaj jest akurat taki zestaw, ale można było to naprawdę dowolnie składać, czyli kupić sobie ścianki, kupić sobie te płyty, kupić sobie drzwiczki, były też szklane drzwiczki, można to było sobie konfigurować niemalże dowolnie według potrzeb. I prawdę mówiąc, no wydaje się to znajome, prawda? Przecież tak samo na przykład IKEA ma takie systemy dzisiaj, które sobie kupujemy i składamy sobie z nich co chcemy tak naprawdę. Jest to też dodatkowo taki dość prosty montaż. Także to co by mówić o tej estetyce? Jednym się to nadal podoba, innym nie. Jedni mogą mieć to w domu, inni nie. To jednak pomysł był genialny. Na mieszkania masowo budowane, na które się zresztą czekało 20 lat, to rzeczywiście było najlepsze wyjście, no bo jak tam wsadzić ogromną szafę międzywojenną albo jakieś etażerki, jakieś biurka ogromne, to absolutnie tam się nie mieściło przy tej wysokości mieszkania i rozmiarach. Także ten film też Państwu polecam bardzo, Małżeństwo z rozsądku, bo to jest dobry poligon do rozpoznawania tej estetyki. Tutaj też wisi taka firanka w bardzo popularnym wtedy princie, takim jakby malowanym pędzlem czy patykiem, taki trochę podstylizowany jakby pod Picassa z tamtego czasu. Zresztą to zawsze moja mama mi mówi, że to określane jako Picassy, te wzory, które były na wielu przedmiotach użytkowych wtedy nadrukowywane. No i takich kilka mebli, które są rzeczywiście takie często spotykane dzisiaj jeszcze w użytku, ale już stały się przedmiotem również kolekcjonerstwa i takiego też poszukiwania na targach, w internecie. Można je poddać renowacji w sposób bardzo satysfakcjonujący. I paradoksalnie, chociaż ja zawsze mówię, że jakimś takim największym mankamentem tej produkcji PRL-owskiej było po prostu wykonanie, bo to było takie toporne najczęściej, takie trochę brakorubstwo. Natomiast no jak porównamy sobie trwałość tych mebli z meblami współczesnymi, gdzie właściwie krzesło, jak jest dłużej niż 10 lat, to trzeba mu pomnik stawiać, albo wieszak w szafie, który przetrwa więcej niż pół roku bez połamania, no to widzimy, że jednak jakby ta masowa produkcja, ciągle jej jakość i tak spada. I tutaj krzesło i ręka projektu Heleny Żmudzińskiej. To też jest ciekawe, że dla tych przedmiotów można odnaleźć projektanta. A jak wiadomo, jeśli coś jest rozpoznanym obiektem designu, jeśli coś ma przyporządkowanego twórcę, jeśli znane jest to nazwisko, to od razu rośnie wartość tego przedmiotu, bo to jest jednak projekt indywidualny. I mimo że produkowany masowo, to jednak tutaj jego ręka od razu wzrasta. No i przykłady różne, to są z portali ściągnięte przeze mnie takich i blogów, i for internetowych, i czasem gdzieś tam z Elixu. No tutaj przykład renowacji takiego fotela swarzyńskiego z lat 70. No i widać, że naprawdę można się tym pobawić i naprawdę można z tego wycisnąć wiele takiego uroku i dodatkowo jeszcze na przykład przez obicie nadać temu taki smak nowoczesny.
Tutaj ten welur zielony teraz jest szałem, jest super modny i ten sezon to jest w ogóle sezon weluru, jak widzę. No i ten fotel rzeczywiście wygląda przepięknie akurat w tym obiciu. No i właśnie te meble Kowalskich tutaj w takiej trochę innej konfiguracji. Też zamieszczam link do portalu Culture, gdzie jest ta sylwetka Bogusławy i Czesława Kowalskich, scharakteryzowana, sylwetka twórcza, ale też ten proces tworzenia tych mebli, ten pomysł, skąd się wziął. Można też na YouTubie kilka fajnych filmów na ten temat obejrzeć. Naprawdę, mimo że ta, nie wiem właściwie, nie będę oceniać tego estetycznie, ale mam wrażenie, że ten pomysł był naprawdę genialny. Na tamte czasy pomysł takiego mebla, który wypełnia najmniejszy zakamarek mieszkanka, pozwala przechowywać w godny sposób przedmioty, utrzymać porządek i jeszcze dodatkowo tyle fajnych funkcji, że tutaj jest wersja właśnie ze stolikiem, takim wręcz biurkiem i takim tapczanikiem, bo to szare to jest po prostu tapczanik, taki łamany w pół, który się wysuwało. I właśnie na takim tapczaniku spędziłam młode lata swego życia. I jak widzicie Państwo, jakoś przetrwałam to. Chociaż nie było zbyt wygodne, to nie ma się co oszukiwać. Ale mam duży sentyment do tego i te meble były bardzo trwałe. Więc właściwie ocena moja jest naprawdę bardzo wysoka, akurat mebli Kowalskich. No tutaj profesor Hierowski, wybitny projektant, bardzo płodny. Również zamieszczam Państwu kilka linków, na których można z tą postacią się głębiej poznać. No i to jest twórca tak naprawdę tych ikonicznych przedmiotów, które no, każdy miał w domu, bo nic innego wtedy nie było. No to trzeba było mieć to. Natomiast i projekty Hierowskiego to są te projekty, dzięki którym ten must posiadania tego był znacznie mniej dotkliwy. I również poddawane one są dzisiaj renowacji i widać, że naprawdę ten styl jest ciągle nośny i to można bardzo pięknie ograć we współczesnym wnętrzu. Pokazuję też taki przykład wklejki, która gdzieś tam na tych meblach w miejscach niewidocznych była naklejana i tutaj można sobie dokładnie przeczytać, bo już w PRL-u no, opisywano bardzo, prawda, tak wnikliwie, jakie tam były materiały użyte. Czasem właśnie się pojawia nawet, kto był projektantem. Tutaj akurat widać, gdzie było wyprodukowane. Tu były już różne fabryki, które produkowały według tych samych często projektów. Kolejny projektant polski, Rajmund Hałas. No, też powiem szczerze, że widać u niego takie dźwięki geniuszu momentami, bo rzeczywiście ta stylistyka na przykład tej meblościanki, tego regału, no to jest majstersztyk. Zestawienie tego koloru naturalnego drewna i tego błękitu, który był bardzo modny wtedy, w tamtych czasach. I jest to bardzo smakowite. Fajne półki, to jest ciekawe. To jest naprawdę nośne. Problemem tylko dzisiaj jest ten właśnie stan zachowania, ale jeśli ktoś umie to poddać renowacji w sposób taki profesjonalny, to można naprawdę z tego wyciągnąć fantastyczny efekt. No tutaj też ten sam projektant, natomiast komoda trochę w innym stylu, bo to już jest taki styl bardziej glamour, można by powiedzieć, czyli niekoniecznie do małego mieszkanka w bloku, ale też lata 60. bardzo efektowna komoda. Też taka utrzymana w tym stylu mid-century. I nawet gdzieś te lata 30. ten widać, ten taki ciąg rozwojowy tego. No i krzesła, na których też wszyscy, którzy mają więcej niż 40 lat w życiu siedzieli.
To są też projektu Hałasa. No tutaj są po renowacji, więc jest troszkę to obicie było inne. Ja na przykład w domu miałam takie brudno-czerwone obicie i właśnie to tutaj nacisk kładę na to brudno, bo to była taka jakaś żenująca jakość tego koloru, która po prostu za gardło ściskała, że to takie musi być. Natomiast były niezniszczalne, nie łamały się, nie rozchodziły się te nogi, to się nie rozklejało, bo to są meble klejone. Bardzo, bardzo wysoka jakość i dzisiaj te meble uzyskują naprawdę wysokie ceny. Akurat te krzesła, no naprawdę za dobrą cenę można sprzedać. Tutaj cały zestaw Hałasa z wersalką, tym tak zwanym stolikiem jamnikiem, czy ławą w innych kręgach określane, awangardowe stołki. No i właśnie ten regał, który już widzieliśmy na żywo. To jest ilustracja z ulotki z tamtych czasów, więc dlatego jest taka czarno-biała. No i Zofia Chomentowska, o której nie sposób nie wspomnieć, jak się mówi o polskim designie. To jest też motyw lubelski, jak się okazało. Małgosia Domagała, lubelska dziennikarka, opisała historię Chomentowskiej w artykule, a wszystko to było sprowokowane przez Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego badacze odkryli, że Chomentowska robiła również wyposażenie kulu i była zaangażowana do zaprojektowania wyposażenia holu głównego, tej nowej części kulu, dalej Racławickich, stołówki uniwersyteckiej, auli. I to wszystko tam do dzisiaj jest, więc to można pójść, obejrzeć i się tym nasycić. Zofia Chomentowska była pracownikiem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. I akurat te ilustracje, które ja tutaj pokazuję, są to plansze z wystawy, która miała miejsce na Kulu bodajże 2 lata temu, gdzie zaprezentowano no po prostu efekty badań kilkuletnich nad twórczością Chomentowskiej i tym jej lubelskim okresem. To jest zresztą fascynująca historia. No i widać, że te produkty Chomentowskiej wszyscy rozpoznajemy. Niektóre były bardziej popularne, inne mniej popularne, ale to jest też ogromny rozdział polskiego wzornictwa i taki, mam wrażenie, że szczyt funkcjonalizmu, ponieważ rzeczywiście to są dobre projekty. Jak widać, od tramwaju do krzesła, przez krzesło do telefonu, mebel dla dzieci. Sama postać Chomentowskiej jest dosyć tajemnicza. To też jest ciekawe i mam nadzieję, że dowiemy się wkrótce więcej na ten temat. Natomiast tutaj właśnie zdjęcia z tej wystawy, która była zresztą fenomenalna, bardzo, bardzo ciekawa. I mam wrażenie, że takich wydarzeń w Lublinie brakuje. To znaczy, my mamy bardzo wiele osobowości twórczych, które należałoby ich historię popularyzować wśród Lublinian, no bo to jest po prostu duma tak naprawdę lokalna. I tutaj krzesła Chomentowskiej, takie te sztandarowe, czyli tak zwane płucka po lewej stronie, czy ten pająk po prawej stronie, one robione ze sklejki, fornirowane, też gięte, jak widać, tutaj tonet gdzieś tam też pobrzmiewa. Te krzesła dochodzą na aukcjach już nie internetowych, na aukcjach w domach aukcyjnych do kilkudziesięciu tysięcy złotych za sztukę. Krzesło ze sklejki, przypominam. To krzesło właśnie to po prawej stronie, pamiętam, że w Desie zostało sprzedane za 44 tysiące złotych, także tam przepatrzcie Państwo strychy i piwnice, bo tam może leży 44 tysiące złotych, a o tym nie wiecie. No i tutaj taki mebel, który mi się kojarzy traumatycznie
ponieważ ja byłam strasznie chorowitym dzieckiem, ciągle mnie do przychodni ciągnięto. Przychodnia była taka właśnie PRL-owska, wyposażona wszystkimi krzykami mody ostatecznej. No i tutaj to biurko było obowiązkowym wyposażeniem gabinetu lekarskiego. Jak Państwo już sięgniecie do tej poprzedniej prezentacji o designie, to od razu tutaj zobaczycie, że to jest po prostu nie mniej, nie więcej Bauhaus. Metalowa rurka, gięta, którą zresztą Marcel Breyer zaczerpnął z roweru, ponieważ zafascynowany był rowerem, jego budową i jazdą na rowerze, i pomyślał, że dlaczego z takiej rurki, która jest genialnym materiałem, lekkim, wytrzymałym, nie stworzyć mebla. I te meble w tej poprzedniej prezentacji pokazywałam, natomiast tutaj, jak widać, w latach 70. też były używane do produkcji tego rodzaju biurka. Naprawdę kawał dobrego designu. Mimo że mi się to kojarzy z bólem gardła i anginą, od razu mi się robi lekko słabo, to jeśli ktoś nie ma takich skojarzeń, to to biurko może być naprawdę kapitalnym elementem wyposażenia wnętrza. No i jeszcze o designie już takim mniejszym, o tych projektach, z których naprawdę to jest oryginalne, to jest nasze, to jest ciekawe, jednym się podoba, drugim nie, ale na pewno trzeba no, wyrazić swoje uznanie do tej produkcji Ćmielowa. Tutaj oczywiście też jest cała nauka na temat rozpoznawania tych wzorów. Każdy z nich jest projektowany przez konkretnego artystę. Te wzory są produkowane do dzisiaj i na przykład w sklepie współczesnym Ćmielowa można kupić wiele z tych figurek, których produkcja była wznawiana. Mi się chyba najbardziej podoba ten cielaczek w lewym dolnym rogu, bo jest taki art dekowski, mam wrażenie. No i są różne oczywiście opracowania książkowe, mniej wnikliwe, bardziej wnikliwe. Na pewno warto po nie sięgać i się nimi posiłkować w rozpoznawaniu tego designu również polskiego, PRL-owskiego, ale i oczywiście wcześniejszego, czego Państwu życzę. I życzę również przyjemności delektowania się, obcowania z przedmiotami pięknymi i dobrze zaprojektowanymi. Dziękuję bardzo.